Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie na kolejnej krótkiej audycji, gdzie dalej bawimy się w rozgryzanie roku 2019, czyli patrzymy, jakie rzeczy nas będą czekać. Znowu mam przygotowane dla nas trzy kubki, pod które nie zaglądałam. Będzie to interpretacja kart na żywo, w czasie rzeczywistym. I pytanie, które zadajemy do kart, jest pytaniem, co mnie czeka w sferze finansowej w 2019 roku. Teraz odetchnijcie sobie, ułóżcie w głowie właśnie to pytanie, co mnie czeka w sferze finansowej w 2019 roku. Wybierzcie sobie kubkę 1, 2 bądź 3. Daję Wam na to chwileczkę. I zaraz będziemy interpretować. Nie bójcie się, ten film nie zniknie, także zawsze będzie można komuś polecić. Ktoś będzie mógł sobie również zrobić tą naszą zabawę karcianą. I już patrzymy, jak wygląda finansowo 2019 rok dla osób, które wybrały stosik, żeby nie mówić kubkę, pierwszy. Otóż tak, jeżeli chodzi o wieści, które będą do Was docierały, to jest przede wszystkim powolne, powolutku i kroczek za kroczkiem oddalanie się od kłopotów finansowych, aż do momentu, kiedy będzie można osiągnąć, nawet w samej głowie, ale to musi oczywiście iść za sprawą fizyczną, taką stabilizację i poczucie własnej wartości, ogarniania tej przestrzeni finansowej. Przy tych kartach pół roku do 8 miesięcy i ta sfera finansowa przestaje kuleć i takie właśnie ogarnięcie tej przestrzeni finansowej następuje. W sprawach emocji, jak należy podchodzić do pieniądza, jest dużo radości i należy pamiętać o tym, że nic nie trwa wiecznie. Koło fortuny przypomina nam o tym, że ze złego możemy przejść w dobre. Tym bardziej, że nasze działania i nasz potencjał do działania i wymyślania nowych pomysłów w sferze finansowej właśnie będzie bardzo mocno realizowany przez czakrę serca, czyli robię to, co lubię i jeszcze mi za to płacą. Natomiast w działaniu należy uzbroić się w uczciwość, rzetelność, dobrze mieć na oku wszelkiego rodzaju papiery, stawiać na własną samodzielność, a niekoniecznie na wszelkiego rodzaju współpracę, bo współprace w tej finansowej sferze mogą okazać się złudne i niekoniecznie dobre. Przede wszystkim jednak widać ogarnięcie sfery finansowej powolnymi kroczkami. To jest stosik pierwszy. Teraz osoby, które wybrały stosik drugi. Już patrzymy. Startujecie w 2019 rok w nieco lepszym trybie. Jest to tryb zwycięzcy, tryb zadowolenia z siebie, tryb dotarcia do celu, ułożenia sobie tego celu w głowie i pokonywania drobnych kroczków właśnie do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Bardzo dobrze, dlatego że jeżeli taka energia w głowie napędzi rzeczywistość, to ta rzeczywistość finansowa będzie się znacznie zmieniała. Jeżeli chodzi o sprawy sercowe, tego, czego należy się pozbyć, to lęki przed ryzykiem. Ja nie mówię tutaj o ryzyku giełdowym, czy o ryzyku rzucam pracę i zastanowię się, co dalej. Mówimy o takim kontrolowanym ryzyku. Przede wszystkim nie bać się, że coś może nie wyjść, że coś może być nie tak. Dlatego, że karty sugerują, że im więcej się włoży energii, zapału i możliwości, tym więcej będzie można wyjąć. I na polu fizycznym nastąpią diametralne zmiany. Z niechcieństwa, niemożności, zatrzymania zacznie się tryb spełniania marzeń i bardzo dużej aktywności doprowadzającej do rycerza buław, rycerza monet, czyli ogarnięcia własną energią tej finansowej przestrzeni. Także tutaj kubka druga mówi o tym, że w działaniu jest moc. Kubka pierwsza to tak bardziej powiedziała w powolnym działaniu, a tutaj w działaniu jest moc. No i stosik trzeci.
jeżeli ktoś wybrał stosik trzeci. Jeżeli ktoś wybrał trzeci stos, to ma takie najbardziej pozytywne przypływy pokazane, dlatego że startujemy z pozycji wiem, umiem, potrafię, byle się nie rozleniwić, to jestem w stanie wiele rzeczy pokonać. Wszelkiego rodzaju egzaminy, nauka, doszkalanie, dokształcanie, to będzie miało bardzo pozytywny wpływ na sprawy finansowe. Sercowo należy pokochać pieniądze. Nie dajcie sobie wmówić, że asceza, życie korzonkami i szarańczą i że pieniądz jest B. Pieniądz jest cacy, dlatego że jak my mamy dużo, a potem mamy nadmiar, możemy pomagać tym, którzy nie mają. Pieniądz jest cacy i z tą radością w sercu należy te pieniądze zdobywać. A jak to się będzie przekładało na fizyczność? Fizyczność pokazana jest wyjściem z zamieszania, ogarnięciem, odłożeniem, przypilnowaniem tego, co mi się należy, na jakiej pozycji mam stanąć, a przede wszystkim wszelkie wrogie sytuacje, takie jak długi, komornicy, w różnych sytuacjach się znajdujecie, zostaną z tyłu. Zostaną pokonane. Pamiętajcie, że to nie jest tak, jak poprawi się moja sytuacja finansowa, jak ja mogę ją poprawić. Oczywiście to jest drobna różnica, a jakże ważna. Natomiast ewidentnie tutaj karty sprzyjają tym, którzy pójdą w sztukę, pójdą w konsumpcję, pójdą w wydawanie tego, co zarobili lekką ręką. Nawet jeżeli spłacam długi, to nie na zasadzie, o Jezu, muszę spłacić ten telewizor, tylko mam telewizor i go świetnie spłacam. Z taką energetyką mam tutaj pokonanie trudności i wyrównanie przestrzeni finansowej. Czyli jak się okazuje, niekoniecznie tylko mrówcze liczenie, cudowanie i niechęć do tego pieniądza daje pozytywne rezultaty. Wszystkie trzy kubki pokazały w zasadzie, będzie dobrze, tylko powolutku przy pierwszej kubce, z impetem i bez lęków przy drugiej, i z całą dozą serdeczności i miłości do pieniądza w kubce trzeciej podchodź do tego zagadnienia, a naprawdę może towarzyszyć Ci dobrobyt. Tak to mniej więcej wygląda, moi kochani. Pamiętajcie, że można ten film przesłać również do swoich znajomych, udostępnić, niech sobie również powróżą. Do zobaczenia i dziękuję Wam za uwagę. Pa, pa.